To właśnie pedałujemy na majówkę. W sumie jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie. Ale wiemy, że będzie 5 dni pedałowania i automatycznie otwieramy nowy program na kanale Bushmeni na rowery. I kto powiedział, że zima tej wiosny? Boczki już są. Właśnie przejeżdżamy koło obszaru Natura 2000, Dolina Samicy. A patrzcie, co tutaj mamy. Poza rzeką Samicą mamy przyczepę kempingową dla pszczół i zająca, który sobie tam siedzi. Ale czajcie to. Obszar Natura 2000 i przyczepa kempingowa dla pszczół. A obok ambona. No pszczół, dla pszczół. Pierwsza porada rowerowa, turystyczna. Kukułki. Krówki. I krówki. Trzeba mieć dużo tego. My mamy kilogram kukułek i prawie kilogram krówek. Najprawdopodobniej do jutra się skończą. Taka porada, takie przegrywa. Dobry na trasie. Daje powera. Napchać w kieszeń i co drzewo się zatrzymywać i jesz. Dlaczego rower jest spoko do bushcraftu? Bo zwierzaki się go nie boją. Na miejscu obozu docelowego już. W sumie nie wiemy gdzie jesteśmy. Gdzieś nad Wartą. Ale jest ładnie. Jest ładnie. Mówi, patrzcie to. Takie miejscóweczka. Tutaj płaściutko. Tu świerczki dookoła. Tam gdzieś jest Warta. Tam gdzieś jest nieczynna kolej. Linia kolejowa. My sobie tu będziemy spali, ale ogólnie tragiczne oznaczenia tu są. Szlaków. No to masakryczne jest. Wiesz, że my zawsze narzekamy na oznaczenia? Tak? No. Ale tu mamy powód. Właśnie doszłam do wniosku, że często narzekamy na oznaczenia. No mamy powody. Ogólnie są tragiczne oznaczenia, gdyż Azaisz szlak skręca, skręca i skręca w jednym miejscu, w każdą stronę. Ale to jest rejon Puszczy Noteckiej, gdzie oznaczenia zawsze były tragiczne. Gdzie szlak potrafi wchodzić w las, a w rzeczywistości się dwóch drogą. No ale dzięki temu większe przygody. Tu namiocik jeden. Tu namiocik drugi. Ja jestem kucharzem. W domu nie gotuję za często. Ale gotuję dobrze. Prawda? Prawda. No. I... To jest taka umowa. Ja gotuję w domu, ty w terenie. No. I ogólnie tak. Wiadomo, jak idziemy pieszo, to się nam nie chce nosić, ale jak idziemy rowerem, to waga nie jest aż tak istotna. Jeżeli nie jesteśmy ultralightowcami, też na rowerach. Słoiczek z flaczkami, kucheneczka, garnuszek i gotujemy. A żeby nie upierdzielić, to na pewno patent znacie. A kto nie zna, to właśnie się nauczy. Woda w garnek, słoik w garnek. Dziękuję za uwagę. Ciepły obiad. Ale mamy wiosnę. Dlatego tak. Natomiast w okresie plus 30 stopni stawiamy na słońcu słoik, najlepiej na samochodzie, to w pół godziny mamy podgrzany obiad. Nie używamy gazu, nic. Sprawdzona nasza metoda na konwencie Preppers Poland. I nie tylko na Preppersach. Na różnych konwentach to tak stosowaliśmy i bardzo dobrze się sprawdza. Właśnie mamy postój pod robakiem. Takim czerwonym robakiem w kropki. Mamy stolik. Marmeladka, bułeczki. Poranne, najlepsze. Ostatni są świeże. Kiełbasa na obiad. I nasze stalowe rumaki. No i ogólnie jesteśmy w Wronkach. Przyjechaliśmy rowerami po mikrofalówkę. I laptopa. I laptopa. O, ona nawet jest, że jest Amika. Po posiłku zmierzamy dalej. Przez Puszczę Noteską. W dzicz. Przesłanięta świata? Nie kupujcie górali. Trekkingi lepsze. Trekking. Albo taki trekking. Po
porównanie. Na dużych oponkach? Nie ma porównania. No bo takie trekkingi. Na mniejszych, raczej na węższych oponkach. Bardzo ładnie, a tu taki ładny widoczek. Jesteśmy nad jeziorem Głuchowiec i ogólnie tyłki nam umierają trochę. Jezioro to jest w Puszczy Noteckiej, a nasz wypad, bo o tym sobie to nie wiecie, jest po Puszczy Noteckiej rowerkami. Pełen lajcik otwarcie sezonu biwakowego rowerowego. Takie przygotowanie przed czymś tam takim większym. O czym się kiedyś dowiecie. Jesteśmy właśnie na polu biwakowym nad jeziorem Barlin w Puszczy Noteckiej. W ogóle picobello, tak, patrzcie to. Wiatka, przyczepy kempingowe, śmietniki, tam są to i toje. Tam dalej jest źródło, które później Wam pokażemy. I ogólnie darmowe pole biwakowe. Tak, darmowe, dla Nyrola z Poznania picobello. Fajne, klimatycznie, ładnie położone nad jeziorkiem. Woda w jeziorze trochę zielona, ale co tam, pomościk, wszystko jest. Idealnie pod turystykę. Fakt, że nie robimy dużych dystansów. Się opieprzamy trochę, ale majówka miała być chilloutowa i jest chilloutowa bardzo. W dwa dni zrobiliśmy tyle, co normalnie robimy w jeden. Ale jest przyjemnie. Sympatycznie. Zdjęcia po drodze. Nie ma czasu na pierdoły. Co górka to zdjęcie, co drzewo to zdjęcie. Mniej więcej tak. Często pytacie się, jak się żywimy na szlaku. No jak idziemy pieszo, jesteśmy bardzo leccy. Oszczędzamy do minimum. Ania wie dobrze o tym, że oszczędzamy wagę żarcia do minimum. Tak, pieszo, tak. Ale Ani to nie przeszkadza. Marek się o tym boleśnie przekonał raz. Co nam do dziś wypomina, ten Marek ZTC. A na rowerze mamy tam wagę, mamy tam pojemność, mamy 150 litrów na rower. Powiedzmy i żarcie, patrzcie, kabanosik. Tutaj, kabanosik. Słoiczek musztardki. Jemy. Może mamy kiełby kilogram. Bułeczki. Chlebek. Marmeladkę. Wszystko. Jak w domu. Dlatego rower jest bardzo fajną opcją do turystyki. Można mieć wszystko. Można dom przenieść. Krzesełka można wziąć. Wszystko. Więc polecamy turystykę rowerową. Zaczyna się w momencie, gdy jesteś buszfoką i chcesz umyć włosy. Patrzcie to. Mamy tak. Mamy jezioro. Od razu jest po kolana wody. Teraz przystępujemy do aktu zamoczenia. Należy przyjąć pozycję foki. Obecnie do robaki. Najlepiej, żeby ktoś przytrzymał busz fokę. Następuje zamaczanie. Czytaj, nurkowanie. Na główkę od razu. Na główkę. Namydlamy się ekoszamponem. Nie w wodzie, pamiętać. Nie w wodzie. Do takiego mycia jest potrzebny nam również kubek lub butelka do oblewania z wody. Mydli z głowy. Taki proces survivalowego mycia włosów przysparza również wchłanianiu białka z postaci robaków z tego jeziora. A w ogóle, patrzcie, jakie ładne jeziorko. Co? Włosy umyte, teraz są wysuszane. Dzień trzeci. Pogoda bardzo ładna. Ptaszki ćwierkają, a ja idę po wodę. Do źródełka z rana, co by na śniadanko było. Herbatka, musli te sprawy. Bardzo fajne pole biwakowe. Kibelki są. Jak wiadomo, sranie w lesie to takie dość uciążliwe momentami. A my sobie tak tutaj możemy wygodnego wychodka skorzystać, wodę prosto ze źródełka. Jezioro to trochę brudne jest, to fakt. Ale tam, żeby rybki połowić, coś tam
od tutaj stałych bywalców się dowiedzieliśmy, że od 3 lat nie ma tu komarów. Tak. Ogniska to tak, można palić, ale też nie można, to wiadomo, jak to tam jest w ramach rozsądku. A zaraz dojdziemy do tego źródełka, zobaczyć jaki bajerek. Patrzcie, jaki jest fajne źródełko. Tu nic nie ma. Rura, ładnie zrobione. Tu wpływa. I tam, patrzcie to, zwierzaki tu też przychodzą pić, bo jest zanieczyszczenie tutaj. Ale tu prosto z rury kryształ woda. Smaczna, pożywna, zdrowa. Źródełko jest bardzo wydajne. Dosłownie w moment mamy ponad 2 litry wody. Dosłownie w moment. A teraz idę na śniadanie, bo żebym zgłodniał. Tu śniadaniowy na survivalu rowerowym. Żeby ktoś nam nie wypominał. Marmelada jest z robaka. Bo jest z robaka. Masło jest z robaka. Gaz nie jest z robaka wprawdzie, ale woda jest ze źródełka. Herbatka jest z konkurenta robaka. Chlebek, wszystko mamy ładnie, tak. Ogólnie multitool jest, bardzo dobrze robi zadziwkę. Kto nie wie, ten sprawdzi w internecie, to znaczy dziwka w turystyce. Jemy sobie. O. Tak. W szlakach, tutaj gdzie Napoleon wędrował, w Puszczy Noteckiej, takie rzeczy, kibelki co jakiś czas, parkingi, śmietniki, bajeczka, bardzo fajnie infrastruktura turystyczna, tylko jeździć, zwiedzać, odwiedzać, chodzić, bajka, Puszcza Notecka, tu zaczynaliśmy, tu cała przygoda z survivalem, turystyką się zaczynała dawno temu, z 10 lat temu, no. Dobra, pedałuję, bo mi uciekli. Właśnie jesteśmy pod wieżą przeciwpożarową. Tam ona jest, to zielone. Tu taka fajna wiata. W sumie nawet zobaczcie, papielniczki są. Więc pod wieżą przeciwpożarową można ze spokojem palić papierosy, jak ktoś musi. Wiatka spoko, nawet do spania. Pewnie wygonią w nocy. No, ale z braku laku można się przekimać. No. Patrzcie, no trochę nieszczelna, ale na łeb nie będzie leciało. Nie prawdopodobna ilość śmietników. Tak. Wszędzie. Śmietnik na śmietniku. Po prostu szok. A w ogóle wieża jest usytuowana na wzgórzach francuskich. Gdyż tutaj za czasów Napoleona utknęło im trochę armat i miejscowi musieli je wyciągać z piachów tragicznych, a ten kto zna Puszczę Noteską wie, że to jest jedna wielka piaskowica. I to nie jest fajne na rowery trekkingowe z cienkimi oponami, gdyż męczy. Ale na rowery wyprawowe, takie jak ma tam ta buszfoka, już jest całkiem. Bo mam takie opony, a mamy takie. I poświęcę się i wlezę na to, żebyście sobie zobaczyli widok na Puszczę Noteską. Nie chce mi się, dupa mnie boli, ale wejdę tam i nagram. Wchodzimy na to dziadostwo. Patrzcie tu. Tu i tam. Wysoko. Puszczy Noteckiej już się wyżej nie wejdzie. Patrzcie tu. Taki widoczek. Tam są rowerki nasze. Tam. Jest rower. A tu taki widok. No nie jest to dla kogoś z lękiem wysokości. A w środku jest tak? No, chwilę nie wieje akurat. Dojechaliśmy do Bucharzewa, a właściwie
do ostatecznego miejsca spoczynku w Bucharzewie, XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego. Bardzo klimatyczne, stare cmentarze zniszczone. Tu mamy tu, a tam jest chata zbójców. Tu trochę lepszym stanie, ale bardzo klimatyczne miejsce w lesie. Nagrobek z 1888 roku. Tak, kawał żeliwa. Tu kolejne. Takich stałych mogił już jest bardzo mało. Dużo jest miejsc, co widać, że były groby. Tak, jest walizka po bobrach. A jak widać, bobry sobie nic nie robią z folii. Tną poniżej. Szczwane bestie. A tu piękne jeziorko, na którym były perkoziki. Przed chwilą widzieliśmy też zimorodka. Bajeczka. Puszcza Notecka, piękne tereny. Naprawdę. Do czego się przydaje Multitool? Multitool robi te zatrzymadełko. A na obiad kiełba. W takim fajnym miejscu. Jedno jeziorko. Tam. Takie bagnicho. Tak. I tam kolejne jeziorko. W sumie kawałek od... czego? Od wronek. Od wronek, tak. Ładnie pachnie. Majóweczka z grillem prawie, że... Piwa brakuje. Dlaczego rower jest fajny? Dlaczego rower jest fajny? Turystyka rowerowa? Dlaczego? Poza tym, że jest fajna. Ma dwa kółka i nie trzeba nic nosić. Tak, nic nie niesiemy, tylko ciągniemy. To jest łatwiej. Mamy 30 kg na rowerze. Nie robi to różnic, ale patrzcie, jakie mamy żarcie. Soczki do wyboru, do koloru. Serek smażony, najlepszy pod słońcem. Kiełbaseczka. Tutaj kucheneczka. Nie mogłem znaleźć bardziej wydajny, wziąłem ultralekką. Ale tak, możemy jeść co chcemy, pić co chcemy, biwakujemy sobie, pikniczek robimy. No picobello, prawda? Prawda. Dodatkowo duże dystanse możemy pokonywać, których nie czujemy aż tak. Możemy dojechać sobie tam, gdzie byśmy pieszo szli parę dni. Bo ze spokojnym rowerkiem można pyknąć te 60-100 km dziennie, to żaden wyczyn. I można sobie wziąć nawet klapeczki ze sobą, ciuszki na każdą pogodę, a rumaki widzicie sobie tu pod starą pałatką leżą. Żyć nie umierać, prawda? Właściwie pedałować nie umierać. Niezwykle ważną rzeczą na biwaku rowerowym jest przykrywanie rowerów na noc jakąś plandeką. Może mamy 3 rowery, to plandekę na rowery, którą mamy, jest trochę za mała, więc pałatką, która też jest za mała, przykrywamy, raz, bo ich nie widać aż tak. 2, są zabezpieczone przed wodą. 3, przed kradzieżą też bardziej zabezpieczone. No i wiadomo, przypinamy je razem ze sobą, najlepiej do jakiegoś drzewa, można do namiotu też dopiąć, tak, ze względów bezpieczeństwa, co by mieć czym pojechać dalej. A tam jest, widzicie, statyw, rzecz niezbędna fotografii obozowej. To jelenie były. To znaczy się, jedno zdjęcie zrobiłem. A ja nagrałem. Nagrałeś? No. Łatwiej było tak, nie? Wyjąć kamerę, włączyć. Tak. Takie właśnie są warunki filmowania. Zatrzymujesz się, prawie kosła przez przednie koło i się rzucasz na kamerę. Jak albo na ostatnią aparat. Kiełbasę, albo na aparat. O, takie jeluje. Tak, albo patrzysz po prostu. Tak, albo oglądasz. Nawet, no, nie jest najgorzej. No patrzcie, jakie ładne. Obróć. O, ładnie nawet. Takie sytuacje na dziś. A tam są wronki. Pustynia. Wszechobecne piaski, saharyjskie prawie, że nie da się jechać rowerami, które ważą prawie tyle co my.
Więc chwila odpoczynku i karawana rusza dalej. Jeżdżąc rowerem, często jest problem z zabraniem sprzętu fotograficznego. Jest on nieporęczny, nie ma gdzie go schować. Rozwiązaniem dobrym jest albo taka kabura, na przykład, którą często w góry noszę, czy do lasu, lub na przykład taki plecak. Ale zawsze jest jeden problem. Wyjęcie sprzętu zajmuje trochę czasu. Rozwiązaniem może być taki kosz. Przykładowo ten jest kupiony w Lidlu za 50 zł. Warto pamiętać, żeby go dodatkowo zabezpieczyć, bo to nie jest... Bo jest za 50 zł. Ale możemy tu włożyć całą torbę fotograficzną z aparatem, obiektywami i tak dalej. Mamy do tego bardzo szybki dostęp. Błyskawicznie możemy wyjąć ten aparat i zrobić fajne zdjęcie. Nie trzeba się tutaj za wiele przejmować. Lub na przykład są takie torby tego typu firmy. Już na pewno z mocowaniem takim, które 9 kilo wytrzymują. 9 kilo wytrzymują, bo tamta wytrzymuje 5. Mamy taki specjalny tutaj wkład do właśnie aparatu. Może nie włożymy za dużo tego sprzętu, ale zaletą jest to, że torba jest wodoodporna. I twarda. Także to, no i przede wszystkim zapięcie. Mocne zapięcie, że tutaj nie ma obawy, że coś spadnie. Dodatkowo jeszcze mamy mapniczek, co jest bardzo ważne na rowerze. Też mapniczek. Także tutaj wybór zależy od Was. Różnica, poza jakością oczywiście, no to jest cena. Tej, a tamtej. Ta jest 200 zł droższa niż ta. No. Plus minus. Przynajmniej tak było parę lat temu. Karawana rusza dalej. Co na ruchu? Właśnie spotkaliśmy fajnego... Jedzie. Jedzie strażnik leśny, bardzo spoko gościu, ładnie nam wytłumaczył, jak to wszystko działa, że ojciec Ryzyk uczy leśników, jak być leśnikiem. Najpiękniejsze. Ale jakby pan z pracy wyleci, jak się dowiedzą, który to. Nie dowiedzą. No, ale czajcie to. Ojciec Ryzyk będzie uczył leśników, jak być leśnikiem. Jak wycinać drzewa, jak sadzić drzewa, jak robić krzyże i takie rzeczy pewnie. Z każdego nadleśnictwa musi być 300? 30. Z każdego nadleśnictwa musi być 30 leśników oddelegowanych w galowych uniformach nam się do Torunia pojechać. Tak, ale ogólnie życie leśnika nie jest łatwe. I są normalni leśnicy. Mimo dobrej zmiany, są jeszcze normalni się ostali. Tak, a my zmierzamy do Wronków pomału. Do Biedronki, po bułeczki. Prawdaż? Zgadza się. No. Wyjazd jest typowo pieszo-rowerowy, prawdaż? Z racji tych piasków tutaj. Wszędobylskich. Ten rowerek na luzie daje radę. Z tą panią na pokładzie. A trekkingi już niekoniecznie. O, tamten traktor też daje radę. Jest ciężko. Tak, no trekking wyprawowy, a to taki trekking wyprawowy, ale bardziej szosowy. Park Szamotuła, właśnie park, skwerek. Nieopodal z zamku, górku. I patrzcie, co jest na drzewach. Widzicie te kropki? To wszystko to są gniazda. Gniazdo na gnieździe. Taki parczek. Ciekawy. Takiego miejsca jeszcze nie widziałem. Walka z deszczem, wiatrem. Jak się pani czuje? Niezbyt komfortowo. A jak się pan czuje? Mokro. Mokro. No, nie jest jeszcze może najgorzej, ale napieramy. Może dziś dojedziemy do domu, a może nie. Zobaczymy. Ogólnie tu gdzieś miało być pole namiotowe, ale nie ma. Miało być jezioro, też nie ma. Wyschło. No ale jak napada, to będzie. Jak napada, to w sumie mamy jeszcze jakieś 30 km. Więc 2-3 godzinki jazdy dla nas. Co to tam dla nas, prawda? No. Ta sytuacja. Dojedziemy do domu dzisiaj. Uda nam się. Ale patrzcie to, jest las niby, można by biwakować, ale zagęszczenie śmieci i papieżaków wynosi za dużo na metr kwadratowy, a ryzyko spotkania z sebiksem bądź menelem to jest też duże, bo tu zagęszczenie jest co najmniej z 10 meneli na kilometr kwadratowy. Tak, więc pedałujemy do cywilizacji. Ale wypadek bardzo zacny był, prawdaż?
Prawdaż. Oczywiście. Tak, i zostało nam jakieś tam jeszcze 10-12 km. To ruszamy dalej. Daliśmy. Udało się. Prawda? Było ciężko, ale było fajnie. Tak, było bardzo fajnie. Tak. Więc tak kończymy odcinek pod blokiem cywilizacji. Pod blokiem. Pierwszy odcinek, ale na pewno nie ostatni z serii właśnie. Bushmeni na rowery.